Na tym filmie pokażę Wam, jak rozwiązać zadanie o następującej postaci. X do kwadratu minus 5, całość wzięta w wartość bezwzględną równe 1. Jest to równanie z funkcją kwadratową, tutaj wartości bezwzględnej i wartość bezwzględna musi się równać 1. Żeby to rozwiązać, musimy sobie przypomnieć taką zależność, że jeżeli wartość bezwzględna z pewnej wartości równa się pewnej stałej liczbie, tutaj oznaczmy sobie jako a, możemy powiedzieć, że jest to jak najbardziej do rozwiązania, ale musimy rozwiązać równocześnie dwa równania, w którym raz przyjmiemy, że to, co jest pod wartością bezwzględną, będzie się równało tej liczbie lub x będzie równe minus a, czyli tej wartości, której ma się równać wartość bezwzględna. Teraz przechodząc do rozwiązania, korzystając z tego elementu i z tego elementu, możemy rozpisać, że w normalnych już nawiasach, już okrągłych, mamy x do kwadratu minus 5 równa się 1 lub w nawiasach już okrągłych x do kwadratu minus 5 równa się minus 1. Tym samym usunęliśmy sobie zapis wartości bezwzględnych i możemy to rozwiązać. Tutaj mamy zapis funkcji kwadratowej, gdzie nie ma tego wyrazu x i zostaje tylko x do kwadratu plus jakiś element stały. Żeby to rozwiązać, tutaj nasze x przerzucamy tylko, jeśli już są, to na lewą stronę, a nasze wiadome, czyli liczby, na przykład to u nas minus 5, przerzucamy na drugą stronę ze znakiem przeciwnym. Czyli jeżeli było 1, to teraz dodamy do tego plus 5. Było minus 5, będzie plus 5, czyli da nam to wartość 6. Równocześnie, jeżeli rozwiązujemy drugą część, widzimy, że mamy x do kwadratu i znowu jest ta sama minus 5, ale będzie dopisana do minus 1. Czyli jak było minus 1, tak przypisujemy, a dodatkowo, jeżeli było minus 5, po drugiej stronie będzie zapisana ta 5 ze znakiem przeciwnym, czyli będzie plus 5 i minus 1 plus 5 daje nam wynik 4, czyli tutaj wychodzi x do kwadratu równa się 4, drugie rozwiązanie, x do kwadratu równa się 6. Tutaj widzimy, że x, jaka liczba, można tak to rozwiązać, jaka liczba odniesiona do kwadratu da 4. Wynikiem tego może być albo plus 2 lub x równy minus 2. Dlaczego? Bo każda z tych dwóch liczb podniesiona do kwadratu da wynik równy 4. Zarówno x równy 2, tak samo x równy minus 2. Jeżeli mamy rozwiązać tutaj to pierwsze równanie x do kwadratu równa się 6, oznacza to tyle, że liczymy pierwiastek z 6. I wynikiem pierwiastkowania z 6 jest 6 na plusie i 6 pod pierwiastkiem z minusem. I teraz wychodzi na to, że mamy kilka rozwiązań tej nierówności. Pierwszym rozwiązaniem jest x równy pierwiastkowi z 6 z plusem. Druga liczba, drugie możliwe rozwiązanie to jest x równy minus pierwiastek z 6. Trzecie rozwiązanie to jest x równy 2, a czwarte rozwiązanie równe minus 2.